Największym sukcesem jest to, że Polska dzięki reformom w dużej mierze w pierwszego okresu podwoiła rozmiary swojej gospodarki, a Węgrzy tylko zwiększyli je o 22%. Jeżeli nie zrobimy określonych reform, o których w raporcie jest mowa i będzie to rozwinięte, to Polska przestanie szybko doganiać Zachód. W związku z tym między innymi młodym ludziom będzie opłacać się nadal szukać lepszego życia na Zachodzie. Bezrobocie wśród młodych jest między innymi wywołane tym, że są niedopasowania co do edukacji, ale także za mało studentów studiując jednocześnie pracuje. W Ameryce większość studentów pracuje. Tak powinni robić również polscy studenci. No, jest wiele barier, które sprawiają, że prywatni inwestorzy nie inwestują. Dla przykładu, potrzebne jest więcej mieszkań na wynajem, ale deweloperzy nie budują, bo jest obłędna ustawa o ochronie lokatora, która pozwala lokatorowi niszczyć mieszkanie, bo nie będzie wyeksmitowane. A w związku z tym kapitał prywatny kieruje się na przykład na produkcję lemoniady, zamiast na produkcję mieszkań tak potrzebnych dla biedniejszych ludzi. W raporcie FOR pokażemy najważniejsze bariery i będziemy próbować mobilizować opinię publiczną, żeby naciskała na polityków, żeby usunęli te bariery. Polsce potrzebne jest wzmocnienie nurtu prorozwojowego, czyli wolnościowego. Może dokonać się to na jeden z dwóch sposobów. Albo on się wzmocni w jednej z partii, zwłaszcza tej, która startowała pod hasłami wolności gospodarczej. A jeśli to nie nastąpi, to dobrze dla Polski byłoby, żeby powstała nowa siła złożona z młodszych ludzi o wiarygodnym życiorysie, energicznych. Jeżeli taka nowa siła by powstała i byłaby wiarygodna, to bym chętnie ją poparł.